whatever comes your way. Whatever. Witam was, ludzie, z powrotem w Rage'u. Ja widzę, jestem tu przy zejściu do bazy i bez mojego zbędnego pierdolenia zapierdalajmy do kaniona szakali. I tak, zostało nam 3 misje główne i już żadnej pobocznej. Chyba że te pierdolone skoki, ja mi się nie chcę ich robić. Ich jest kurwa sporo, a kanion szakali jest blisko. Jezu, ale mi skurwiałem te samochody. O ty dziadzie, o ty dziadzie, o ty dziadzie, ja ci kurwa przerobię ci ryj, bo ci kurwa rozumna matka nie poznała. Gdzie ty chuju jesteś, jeban cepie? Nara. Sam się chyba wysadził, ale kurwa pierdolę to. Dobra, kanion szakali był tutaj gdzieś, bo go miałem już kiedyś. Jak zwiedzaliśmy mapę tak początkowo. Dobra. Pertyktowe stalowe. Się to ozbroiłem jak... jak na kurwa pastorał. O kurwa! Ep! O ja pierdolę. Ale to cholerstwo wygląda klimatycznie. Kanion szakali, ja pierdolę. Ja nie pytam, co ci ludzie z Arki tutaj zrobili, jak kurwa weszli do tych skurwysynów. Ale oni są psychopatyczni, kurwa. Po ich ryjach widać. O pierdolona mać. Znajdź, odzyskaj deszyfrator. O! Karta! Szybko zmaszło! Kartę znalazłem. Wybuchowe bełty również. Po jakomu ty pierdolisz? Ale masz ładną siekierę, kurwa, taką... What? Prymitywy jakieś. A tutaj, dobra. Kurwa, może pokorzystam z kurzy trochę. O, pierdolę, pierdolę, wypierdalaj. Zdrowo cię ostrzegam, wypierdalaj. Stary, ty masz wybuchowy bełt. Dokładnie. Ale kisnął. Mopka. Ale kretyny napierdalają. Jak on tu przeżył? Zmienię się tak, że kurwa rodzaj amunicji. Nie ten kontrolujący kurwa mózgi. Dobra, nie będą to wybuchowe i dawać mi snajpera. Ja te też korzystałem ze tych z kurz. Spudowałeś. Kurwa, kolejna karta? Ja pierdolę. Trochę ich tutaj nie jest pokrywany tych kart. Jakim cudem żyjesz? Ty zabezpieczysz sobie, bo mi tutaj dziady nic nie zrobią.
Sani! Ja pierdolę, jakie prymitywy. Skąd? A tu napierdalasz! Kretyn jeden. Się wykampił tam. Co właściwie zrobiłem, jak to przyciągnąłem? Bo ja się pojebałem. Tam coś naprawiłem, czy jak? Coś tu popsułem? A tu też ruszyłem. Dobra. Ja pierdolę, to są jak mutanci! Pierdolone psychopaty! Ale umiem przynajmniej skarabinku używać, to jest plus dla nich. Nie, kurz używają! O, wypierony! Nie, używałem karabinku. O, ja pierdolę! Chopato! Masz serdeczny bełcik wybuchowy. Przeżyłeś? Nie przeżyłeś? No to ciesz się życiem. Kurwa! Masz wybuchową strzałę? Dokładnie. O ja pierdolę, jakie prymitywy! Nad grami sugeruję, wiecz wybuchowe bełty! Ja pierdolę! Masz na ręku! Jakie idioty! Ale kurwa, popierdolone to one są. Co tu mam? A, tu, dobra. Popierdolę. Ale wysrę popierdolę. To już nie był za wysry. Chciał skoczyć w dziurę. Ja pierdolę, trochę mi Raymond mi się przypomina. Trójeczka. Zauważyłem cię wcześniej, skurwa. What the fuck? No. Ale umiem korzystać z karabinków, to dla nich plus. I także nie każdy umie... O, ja pierdolę. Coś tu minęło? Jezu, szkoda, że więcej bełtów pochowałem. O co tu rośnie? Tutaj kwiecie. Nie wziąłem, nie pokupowałem, nie podlokowałem i tak dalej. O ja pierdolę. Jakie psychopaty, to są inne bełty. Metalowymi lepiej nie. Lepiej to energetycznie. What the fuck? Ale oni wytworzyli niezłą technologię. Trzeba przyznać. Gdzie ten down jest? Tu jesteś! Akaciopa! Miło? Akaciopa? Akaciopa. Ja być swój jak. Akaciopa. Cześć. Kontrolne trzy bełty dostałeś. No bo jest snajperskie. Gra sugeruje. Korzystaj ze snajperki, chłopie.
materiał wybuchowy. Toster! Dobrze, że mam materiał wybuchowy. Robię sobie... to. Ciekaw jestem, czy te idioty wystrzelały do... Cześć? Na ciebie port kontrolny. Dwa na jeden? Wy jesteście po pierdole prymitywy. Ja pierdolę, dwa... What? Czekaj. Masz. Fuck! Bledne krzyki. What the fucking shit? To kurwa naj... Co za imbecyl! Miał bet wybuchowy pod dupą, ale tak się został. O kurwa. Uma? Kurwa, to wybuchowe pójdą, kurwa, świetnie działają. Ja pierdolę. Trochę mi się taki Far Cry Primal przypomina. Nie ma co mówić. Czyżby... twórcy Ubisoft zerowali się na tych? What the fuck? To fucking demet? Co wyście wymocili z tych granat dynamitów? O, strzeli mi po sobie. Kurwa, bełtów nie mam. Fuck, pierdolnęli mnie. Niuch. Wyniuchałeś sobie? Dobra, YOLO! Zbieraj shotgun! Lewiski! Jak? Umieraj! Uma ta ta ta! Ja pierdolę! Co oni tu stworzyli? Porę śmierci, kurwa, mań. Jezu, Bety, ze stworzyła sztucznego, może kurwa, jeszcze żeby mi dali. Piąty rodzaj beltów. Kurwa! Wy jesteście silniejsi niż potenci. Cofają się. Ale chętnie podpierdolę paliwo. Grube mamuśki mają, o ty be dziady jebane. Ładza. Może jeszcze ninja, kurwa. A jestem ciotarką. To daleko nie miałem. Zostałeś w ryja i przeżyłeś. Kurwa, u was to może testy wytrzymałości brać. Dostałeś strzelbą w ryja? A jebać to! Pożyję! O, fertyryzm.
to wiedzą co? A nie wiem jakie zapakowanie. Chyba po przedłudzeniu są już po ludzie. Mówi prezydent Davis. Wy, ochotnicy, którzy zgłosiliście się do Arki, jesteście ostatnią nadzieją ludzkości. Nasze przetrwanie spoczywa w waszych rękach. Nikt nie wie, co napotkacie po przebudzeniu. Ale pamiętajcie, że wy oraz zawartość tych ark uformują ostatnią barierę przed wyginięciem ludzkości. Nasze modły będą z wami. Niech Bóg was prowadzi. No, mogę wziąć ten dekoder? Wyposażenie arki. Coś jeszcze? No pa, jakie dziady dostają z shotguna, przeżywają. Co to jest? What? Mogę się bronić? Czy coś? Czy to takie kurwa gówienko? Ja pierdolę! Ja tym nie steruję! Ale genialny pomysł! Kurwa ty... idioty! Wymyślili własny język, ale kurwa genialną technologię mają. To im trzeba przyznać. Najlepsza technologia, taka prowizoryczna, jaką widziałem u każdej kurwa z tych klanów bandyckich. Kurwa mać. Co tu prawie nie brać lekcji u kolegi? O tego kolegi, bo on dostaje dwa razy o! Trzy razy zostanie zestrzelby i żyje. Ja pierdolę. Kurwa, ale oni to są... kurwa, bystrzachy te kurwa pierdolone. Szakale. Ja nie mam kartu właściwie, powinien... Dobra. To jest właśnie to wyposażenie arki. Dostarcz dekoder Lasterdowi. Ale kurwa, trzeba im przydać tym pierdolonym szakalom. Są idioty, bo mają kurwa język taki prastary. Takie... Ale kurwa... Dobry pomysł mają na tą technologię. Jako jedyni korzystają, kurwa, z kurz. Tak jak powinno być. Kurwa, nie umiem prowadzić. Ja po drugie tam powinien jechać. Ja pierdolę. Two years later. Dobrze, to kurwa ta kryjówka jest całkiem blisko. Dzięki, że umarłeś, ziomek. Ja pierdolę. Ja ciekaw, co mi kurwa ten Lasertor powie nic o swoim wyposażeniu arki, bo to jest kurwa jakaś probówka. Szczerze mówiąc, to jest zwykła probówka dla mnie. A tam jednak nikt taki się kurwa. O kurwa, już kac nawet na mnie. Ja pierdolę, dać... O! Dzięki. Mogę to na górze schować? Aha! To tak to działa. Okej, jakaś technologia to też wykorzystywana. Gdzie jest Elizabeth? Marszal? Portman? Portman co coś stukuje z Kali... Bom, kurwa. A tu co jest? O! Chcesz trochę...
Możemy ruszać. Okej, okay. Nie. Do Wellspring mogę wrócić, okej, odjedziałem. Lazard, mam twój dekoder. Doskonała robota, daj mi chwilę na przeanalizowanie tych danych. Pewnie nic nie znajdziesz. Kapitanie, proszę rzucić okiem, to niesamowite. Doskonale, właśnie na to czekaliśmy. To klucz do wszystkiego. Nie mniej, nie więcej. Oto. Są tu współrzędne kody i czasy wynurzenia się każdej zakopanej na ziemi arki. Aha. Te dane to w rzeczy samej druga szansa cywilizacji. Być może nasza ostatnia. Dzięki temu możemy uderzyć w samo serce władzy. Kody z twojego napędu ID posłużą do uruchomienia wszystkich ark, które władza zablokowała pod powierzchnią ziemi. Od lat planowaliśmy wprowadzić kogoś do Capital Prime. W samo serce potwora. Ale aż do dziś nie mieliśmy możliwości zadania ostatecznego ciosu. Jeśli jest jakaś przyszłość, to ją zapoczątkuje. Wojna rozpoczyna się właśnie teraz. Po pierwsze, musimy mieć dostęp do krain wschodnich, a możemy go uzyskać tylko poprzez zniszczenie mostu bezpieczeństwa władzy. Idź do Portmana, on już to wszystko zaplanował. Masz coś ciekawego do powiedzenia jeszcze? Dane z twojego napędu ID to wspaniały prezent dla ruchu oporu, ale musimy uzyskać dostęp do kontrolowanego przez władze wschodniego terytorium, więc jak już mówiłem, idź do Portmana. Dobra, a gdzie jest Elizabeth, bo jej tu kurwa nie widzę. Portman, kolega! Wreszcie dowalimy władzę. No? Długo na to czekałem. Gotowy? A jak inaczej, story? Tu masz czołg, no proszę. Żeby przejść przez most... Musisz unieszkodliwić generator zasilający systemy obronne. Problem w tym, że jedyna bezpieczna droga do mostu prowadzi przez wąwóz, a potem trzeba jechać windą. Kiedy ominiesz obronę, będziesz mógł roznieść generator. Dam ci ładunki wybuchowe. Musisz tylko dotrzeć żywy na dno wąwozu. Jasne? Kabum? Dobra. Władza ma niewielką blokadę na północy, w pobliżu wejścia do wąwozu. Kiedy ją wysadzisz, będą wiedzieć, że się zbliżasz. Nie trać czasu. Jak najszybciej znajdź się w wąwozie i dotrzyj do mostu. Kabum! Do Capital Prime można dostać się tylko przez ten most. Wysadź blokadę na północy, a potem jak najszybciej dotrzyj do mostu. Kabum! Kabum, 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 kabum! Będzie boom. Taką robotę to ja rozumiem. Odpierdalamy, kurwa, rozpierdol! To jest Saul! Mamy mały problem, rozpierdol będzie! Kocham rozpierdol! Ale w której stronie? No i tam północnym wschodzie. Tutaj na boku? Bo tutaj jest jakaś blokada, czy tam koło szakali? Czy tam to koło szakali w takim razie? Ale szacun do tych szakali nadal. Są na tyle bystrzy, żeby stworzyć kurwa taką... Łooo, coś mi przylądził znowu. Jezu, dwie misje po głównej kurwa w jednym odcinku. Ja pierdolę. O! Teraz jadę sobie trochę mutku. Są jakieś mutki jeszcze do rozjechania? Bo wszystkie chyba rozjechałem. Jest jakiś achievement za rozjechanie 10 tych mutków, no to próbuję go zrobić. O właśnie, śmierć za kierownicą. Rozpierdol! A to są te całe... What the fuck? To są te ciały drapieżce. Wy chcecie się bawić... O Jezu! Się zakapiłem. Ep!
Coś mi się skierował. Ej, co bym się kurwa z klawiaturą zjebał, no? Dostałem za nich czaszkę? No? Aha, teraz jadę na górę, chyba mi się wydaje. A, mogę samochodem! No i taką rozrywkę to ja rozumiem. Serdeczny rozpierdol przy użyciu samochodu. Spóźniłeś się, flajerze! Żebym się tylko nie zdupił. Au? Masz, babci. Aha! Wybuchowy nie opłaca się strzelać samochody. To jest warta informacja. Co to jest? Samochodzik tu w całym części, czy mi się tylko wydaje? To mam wysadzić, ale to już tu mam jeszcze. A dobra, jestem przy tym wąwozie. Słuchaj, to wolę sobie przelecić jeszcze tutaj obszar, może coś ciekawego znajdę jeszcze. Dokładnie. O, karta. O, wszystkie karty zebrałem. Mara frajerzy. No właśnie to chciałem. Was jest tu... Dokładnie to chciałem zrobić. I teraz zrobić wielkie kabum. A ciebie przeszukałem, czy w końcu cię nie przeszukałem? A nie, przeszukałem cię. Ciebie chyba też nie przeszukałem? O, ciekawie. A na tym trzeba wszystko. Kurwa, dzięki jebana bombo, że mi wjebałaś akurat z twarz. Jebana bomba mi wyjebała w twarz. Jak kurwa zawsze. Spierdalam tym razem się nie pokuszę o to. Jup! Co ja odjebałem? O, lol. Tym Kapitan Pride. I to będzie atak główny, kurwa mała. To będzie chyba ostatnia misja, jak zaczynałem. Zapierdolać, mam mieć minę? Nie mam minę. Ale za tych dziadów podwójnie płacą. No to chętnie ich rozjebać. Serdeczne drapieżcy poszły się jebać psu w dupę. Czasem, czy kurwa władza się szczai, że coś tu jest nie tak i miasto trzeba rozpierdolić. Jak są idioci na przykład nie zrobią. Eo, jebmy to! To tylko jednorazowy głupi oto. Jupi jajeja, jupi jajeja, ja pierdolę, kurwa, przyda mi się reparacja auta. I trochę... Aaaa! Jak zawsze pierdolę w coś pod koniec. Ale chyba Kapitan Prime będzie atakować w następnym odcinku, żeby nie robić takiego kurwa godzinnego materiału. O Jezu, trochę najebałem to auto. I ponoć teraz nie mam dostępu do żadnych minigierek. To prawda czy nieprawda? Powstrzymałeś mutantów i dzięki tobie miasto jest bezpieczniejsze. Dałbyś wiarę? Co się dzieje? Generał Cross jest chyba niespełna rozumu, jeśli sądzi, że uwierzymy w te bzdury, gdy poszczuje nas egzekutorami. Jedna kurwa! Bądźmy szczerzy. W
nie wiesz, w to, co on może rozwiązać wszystkich waszych problemów, ale wiedzcie jedno. Władza może zrobić to, czego nie zdołacie dokonać sami. Może chronić jebać władzę. Mam dość tej władzy i tego całego gówna. No kto nie ma? Odejdź. A tu idę do Blika. Niezły wymiatacz z ciebie, przyjacielu, zaiste. Zabijaj ich dalej, a ja ci będę płacił. Tak trzymaj. Ty faktycznie podwójnie płaci. Odejdź. Podnieś tę puszkę. Pamiętajcie, że nie wiesz, w to, co mówi generał Cross. Dobry chłopiec. Pochuj mi na muszkę, dziadu! Ale idę już spyli, dzięki za kasę. Idę do okej. Okay. Idę do handlarza, nie wolno mi, kurwa. Co jest? Wow! Ostatnio narobiłeś władzy sporo kłopotów.